Słuchaj, mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A Król Hawajów albo Atak z Dragon Balla? Kamehameha. Ej, pasuje. A słuchaj, Rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15. Witamy bardzo serdecznie w tak uroczystym dniu, jakim jest Wigilia Bożego Narodzenia. Dzisiaj w Radio Afera mamy świąteczną ramówkę i tak się na szczęście złożyło, że Wigilia przypada w sobotę, więc słyszycie nas, czyli Wojtka Nelca i Filipa Bąka w świątecznej odsłonie audycji Prosto z kadru. Jak zwykle udało nam się powiedzieć nazwę audycji równocześnie. Tak jest. Dzisiaj mówimy tak trochę spokojniej, ponieważ nie odczuwamy upływu czasu, ponieważ nie nadajemy na żywo, tylko idziemy z puszki. Tak jest. Wszyscy siedzimy teraz w rodzinnych domach albo w odwiedzinach u kogoś innego. Spędzamy ten czas z najbliższymi. I cóż, no, mamy nadzieję, że oczekujecie też tego momentu, kiedy odpakujecie prezenty, a pod papierem znajdziecie jakiś fajny komiks. No i właśnie a propos prezentów, ponieważ zawsze informujemy, że jako prezenty świetną okazją do zaprezentowania komuś, sprezentowania komuś jest zaprezentowanie jakiegoś komiksu. I dzisiaj dobraliśmy tak tematykę audycji, że przedstawimy wam 4 pozycje, które są kierowane dla młodszego odbiorcy. Tak, żebyście byli świadomi, co też tam młodszemu rodzeństwu, albo synowi czy córce, tudzież bratanicy, bratankowi, siostrzenicy, siostrzeńcowi, albo jakiemuś po prostu młodemu koledze, koleżance można byłoby sprezentować z okazji czy to gwiazdki, czy to zająca, urodzin, imienin, zakończenia szkoły, dnia chłopaka, dnia dziewczyny, dzień świstaka, dzień borsuka. Czekaj, zakończenia dnia chłopaka, co? Zakończenia roku szkolnego. Okej. Okay. Wiesz, tych okazji to tak naprawdę może być bez liku. Tak, zatem 4 albumy na ten spokojny dzień, a jakie dokładnie dowiecie się już za momencik. Bożonarodzeniowy przegląd komiksów dla dzieci rozpoczniemy od wydawnictwa Nasza Księgarnia i cyklu z tego wydawnictwa, który nosi tytuł Hej Jędrek. Jest to już kolejny tom właśnie historii dziesięciolatka, który stworzył znany w środowisku komiksowym duet Rafał Skarżycki oraz Tomasz Lew Leśniak. Czyli twórcy Jerza Jerzego. Oraz Tymka i Mistrza. I wielu innych fajnych rzeczy. Między innymi tak. Hej Jędrek, jak wspomniałem, to jest historia dziesięciolatka. Jędrek jest sympatycznym właśnie młodzieniaszkiem, który ma takie cechy typowego urwisa. Poznaliśmy już jego rodzinę, poznaliśmy również jego jakby otoczenie, ponieważ akcja dzieje się i na płaszczyźnie rodzinnej, i na płaszczyźnie właśnie szkolnej. Wiemy, że ma dwóch wrogów z 6 klasy, ma dwójkę przyjaciół, koleżankę, złośliwą siostrę, psa Paputa, no i swoje własne perypetie. Zauważyłem już taką tendencję do tego, że zazwyczaj tutaj Rafał Skarżycki opowiada kryminały. Kryminały kierowane dla najmłodszych, ponieważ, no tak uchylę rąbka tajemnicy, że bardzo często właśnie sprawy, aspekty związane z rodziną mieszają się z aspektami szkolnymi. Ma to akurat związek z tym, że mama Jędrka jest policjantką, więc ona ma tu już konkretny dostęp do różnych sytuacji, różnych takich spraw kryminalnych. No i Jędrek w ten czy w inny sposób natrafia na trop. Czyli mama Jędrka to taki James Gordon, a Jędrek to taka Barbara Gordon. nie, ponieważ Jędrek nie używa bad wypasów. O nie. Jędrek jest znany tylko i wyłącznie na własne umiejętności. No to w sumie
niech będzie. Ja tutaj myślę, że mogę uchylić trochę tajemnic związane z tą lekturą, ponieważ myślę, że wy, drodzy słuchacze, nie będziecie odbiorcami tej książki, tego komiksu, tylko tak naprawdę właśnie osoby, którym tę książkę sprezentujecie. Tutaj, nawiasem mówiąc, nasz realizator Szymon Dopierała jest tak zwolennikiem akurat serii Hej Jędrek, ponieważ regularnie kupuje jako prezent właśnie swojej tam siostrzenicy czy siostrzeńcowi. I mówisz, że odbiorca jest bardzo zadowolony z tej serii, także w tym momencie mamy z drugiej ręki w zasadzie informację, że Hej Jędrek jest no, sprawdzoną serią tak naprawdę, która idealnie trafia właśnie tych najmłodszych. Tutaj mamy troszeczkę zmianę otoczenia, ponieważ akcja nie dzieje się tak de facto w szkole, ponieważ szkoła Jędrka wyjeżdża na zieloną szkołę. Jadą do zamku i w zamku zaczynają się po prostu wszystkie te przygody, ponieważ jeszcze tutaj nam się pojawia tajemnica, że spotykamy tajemniczego poszukiwacza, który wygląda na szaleńca i w zasadzie będzie wzbudzał wszelkie podejrzenia, jeśli chodzi o wszystkie tutaj tajemnice, które pojawiają się w tej książeczce. A tych tajemnic trochę jest, ponieważ oprócz fałszerza pieniędzy, który grasuje w naszym kraju, mamy jeszcze tajemnice. Pojawia się wątek tajemnicy zaginionych obrazów. No i jest właśnie osoba, która pracuje, tam kustosz, opiekun tego zamku, który też jest na miejscu, zarządca zamyczku, w ten sposób, tak nazywa się jego zawód, właśnie zarządca zamku. No i problem też polega na tym, że na zieloną szkołę jedzie, oprócz wychowawczyni, jedzie również sam dyrektor. Również zauważyłem, że Rafał Skarżycki ma tendencję do tego, żeby nie rozpieszczać swojego bohatera i naprawdę wrzuca go na głęboką wodę, co chwilę dorzuca mu kolejnych problemów, kolejnych wpadek, wszyscy są na Jędrka źli, no i ostatecznie zawsze musi nasz bohater dążyć do tego, żeby jakoś wyjść cało z opresji. Jak to mówi Pudzian, tanio skóry nie sprzeda. No i rozumiem, że w tej książce też... Wszystko dobrze się kończy. Aha. Wszystko dobrze się kończy. Ale jakby ta tendencja jest tutaj utrzymana, tak? Tych tarapatów głównego bohatera. Tak jest. On tutaj naprawdę na początku... Nie, na początku ma problem, żeby dostać pozwolenie, żeby wyjechać na tą zieloną szkołę, ponieważ podpada... Na początku, zanim wyjeżdżają w ogóle na tą wycieczkę, podpada jeszcze Karkowi i Siwemu, to jest ten dwójka dryblasów, która znęca się nad naszym bohaterem, no ale potem już na tej całej zielonej szkole również no jest, że tak powiem, coraz gorzej, aż nie dochodzi do momentu, kiedy wszyscy, dosłownie wszyscy, nawet jego najbliżsi przyjaciele, odwracają się od naszego bohatera i nawet jest zagrożony tym, znaczy zagrożony, w zasadzie dyrektor stwierdził, że jak wrócą, to on dostanie pismo i będzie wydalony ze szkoły. Także naprawdę gruba sprawa, poważna sprawa, w jaki sposób Jędrek wyjdzie cało z tej opresji. No my się domyślamy, bo już uchyliłem na tyle informacji, przedstawiłem, jeśli chodzi o tę książkę, że w zasadzie każdy inteligentny, myślę, odbiorca w tym momencie będzie mógł samemu dopisać sobie zakończenie, no, które jest dosyć przewidywalne, ale myślę, że i tak uraduje niejednego młodego czytelnika. Ja tylko chciałbym coś dodać, bo wspomniałeś taką ciekawą rzecz odnośnie tego, że taki kryminał się robi. Ta opowieść tego typu dla tych młodszych czytelników, to w sumie dużo książek dla młodszych w sumie jest utrzymana w takim jakby kryminalnym tonie. Pamiętam, na przykład zdaje się, to były niesamowite albo niewiarygodne przygody Marka Piegusa. Tam to też była książka dla młodszych, pamiętam, czytałem ją, znalazłem ją kiedyś gdzieś w szafie u mojej babci i niesamowicie mnie wciągnęła, bo tam też była taka kryminalna zagadka właściwie, bo właściwie głównego bohatera porywali, wszyscy go szukali. Zdaje się, była chyba taka seria książek Klub Trzech Detektywów, czy coś tak, takiego? Tak, Hitchcocka. Tak, to znów zagadki, kryminał, no i Pan Samochodzik. I naprawdę chyba moja ulubiona seria książkowa z takiego, no bardziej też dzieciństwa, podstawówka / gimnazjum. Więc coś w tym jest, z tym, że
jest ten kryminał w sumie tak często eksploatowany w publikacjach dla dzieci? Jest wciągający to na pewno. No jest wciągający, jest zawsze tajemnica, która trzyma w napięciu, przynajmniej powinna, do samego końca. Tak. Mamy jasny podział na tych dobrych, na tych złych. No tylko, że zazwyczaj w takich publikacjach nie ma morderstw. Zazwyczaj jest to jakaś inna zagadka, coś związanego, no jakiś zły uczynek. No tak, morderstwo jest zwykle kojarzone z kryminałem, ale można zrobić dobrą zagadkę kryminalną bez morderstwa. Zgadza się. I taki jest właśnie Jędrek? No tak, jak wspomniałem, to jest motyw z fałszowaniem pieniędzmi. Z fałszowaniem pieniędzy w ten sposób. I to już jest, myślę, taka problematyka, która będzie jak najbardziej mało inwazyjna, nie będzie jakby przemycała żadnej przemocy, czy to tam realnie na kartach historii, czy to właśnie podświadomie. Warto też jeszcze zwrócić uwagę na formę, ponieważ to jest audycja o komiksach, a mówię tutaj o serii książek Hej Jędrek, ale dlaczego komiksy? Ponieważ rysunki Tomasza Leśniaka tutaj w tej książce pełnią funkcję ilustracji, ale są również komiksami. To znaczy pełnią funkcję narracyjną również, tak? Tak, że jakby rysunki uzupełniają się z treścią tekstu, że trzeba jakby czytać, żeby no jakby sobie uzupełnić właśnie to, co czytamy. Czasem są to ilustracje, czyli pojedyncze rysunki, które mają cechy komiksu, jak dymki i różne tam linie kinetyczne, tego typu środki artystyczne, ale czasem są to konkretnie komiksy, że w miejscu jednej ilustracji mamy sekwencję trzech kadrów, w tym momencie mówimy o pełnoprawnym komiksie. Także jest tutaj tradycja, że wprost z kadru mówimy o komiksach. Także pierwsza nasza bożonarodzeniowa propozycja dla najmłodszych to seria Hej Jędrek, konkretny tom Masz Cykora z wydawnictwa Nasza Księgarnia. Wracamy do komiksowego kącika w Radio Afera, prosto z kadru. Kontynuujemy temat bożonarodzeniowy związany z komiksami dla najmłodszych, takimi publikacjami, które można sprezentować swojemu rodzeństwu czy innym członkom rodziny i absolutnie nie martwić się o to, czy to rzeczywiście jest odpowiednie dla nich. Przed chwilą mówiliśmy o książce, która miała elementy komiksu, tak? Zgadza się. A teraz chciałbym dla was omówić komiks, który w sumie jest jakby z elementami książki, więc będzie takie fajne uzupełnienie. Mianowicie publikacja z wydawnictwa Widnokrąg, 88-89 Michała Rzecznika i Przemka Surmy. To jest komiks, co zresztą już tytuł sam sugeruje, powiązany z tematyką przemian politycznych w naszym kraju. Kiedy stajemy się krajem demokratycznym, Rzeczpospolita Polska, kończy się komuna. To nie jest temat, który jest jakby nowy tutaj, ponieważ mieliśmy już trochę komiksów, które nawiązywały do tej tematyki. Chyba najsłynniejszym z nich jest Marcji. Marzenie Sowy. Tak. Marzenie Sowy, tak jest. I Filipie, wcześniej się pytałeś mnie, czy jest on podobny do niego, tak? Tak. Czy ten 88-89 jest w taki sam sposób kreowany? I to jest bardzo dobre pytanie i o ile rzeczywiście pewne rzeczy się tu powtarzają, zresztą ciężko mówić o komunie bez pewnych charakterystycznych dla niej rzeczy, tak? Chyba w każdym dziele się spotykamy z jakimkolwiek wzmianką, chociażby najmniejszą, o słynnych kartkach i kolejkach. I ja niestety w sumie nie będę oceniać. Ja jestem zbyt młody, żeby pamiętać te czasy, ba, ja nie urodziłem się za tamtych czasów. Jestem rocznik 91, więc ciężko by było. Nie wiem jak z tobą, Filipie. No, ja jestem 86, ale również nie pamiętam tamtych czasów. O, czyli to jest w sumie, widzicie, to jest też fajna sprawa, bo nie dość, że dzieciaki dzięki takim publikacjom mogą poznać z perspektywy autora, jak wyglądała komuna, czasy komunistyczne, to jeszcze i my możemy poznać. Dla mnie to jest w pewnym rodzaju też fascynujący temat, bo dużo się słyszy tych historii i nieważne, że już ktoś opowiadał coś na jakiś konkretny temat i tak jak ktoś znów coś opowie ze swojej perspektywy, to znowu jest zupełnie inne wrażenie, znów ta ciekawość jest tutaj pobudzana, wyobraźnia
i właśnie tak samo jest z tym komiksem. I tak, głównym bohaterem jest Adaś, który ma, zdaje się, 10 lat, jeśli dobrze pamiętam, kiedy toczy się akcja tego komiksu. Właściwie zaczyna się od tego, że widzimy, jak Adam wraz ze swoim dziadkiem wychodzą na ryby i rozmawiają sobie na temat Boga, na temat tego, czemu właściwie przychodzi na te ryby też samemu, bez nikogo. I dowiadujemy się, że właściwie jest tutaj taki okres wakacyjny. Poznajemy powoli pozostałych członków rodziny Adasia, przede wszystkim też jego rodziców. No i my jesteśmy świadkami powrotu do szkoły, no a im jakby dalej, im wchodzimy głębiej w dalsze etapy jakby tego roku, które mija, tym więcej właśnie jest wplatanych tych wszystkich różnych wątków charakterystycznych dla jakby tego okresu historycznego dla Polski. Mamy tutaj scenę chociażby, jak Adam z kolegami próbuje nadbierać pieniędzy na słodycze, więc chodzą po sąsiadach i zbierają butelki, żeby je odsprzedać. Mamy też, tak jak mówię, no mamy tutaj scenę, gdzie ludzie czekają w kolejce od kilku dni po towary. I swoją drogą, właśnie, i tutaj już przejdę tak do ogółu, pozwolę sobie przejść, czy ten komiks, jak ten komiks się czyta? Ja muszę powiedzieć, że czyta się go fantastycznie. Tak jak mówię, mimo tego, że wiele można było słyszeć od różnych ludzi na temat tamtego okresu, to jednak za każdym razem, jak ktoś mówi to od siebie, kolejna osoba, to zawsze jest wartościowe. Tak samo jest z tym komiksem. W naprawdę przesympatyczny sposób, angażujący przede wszystkim, przedstawia realia, w których się wtedy żyło, a także sama rodzina Adasia jest tutaj staje się bardzo ważna dla czytelnika. Bardzo się czytelnik szybko przywiązuje do tych bohaterów, mimo że niektórych tylko widzimy co jakiś czas na kilku kadrach. Jest tutaj fantastyczna scena, kiedy dzieciaki przychodzą zamienić starszych w kolejce. I dzieciaki zaczynają udawać starszych ludzi, którzy stoją już w tej kolejce, i zaczynają taką udawaną rozmowę prowadzić, typu: panie, ja tu już kilka dni stoję. No a panie, a tamten to już drugi miesiąc tu stoi. A panie, pan tu nie stał, proszę się nie wpychać, i tak dalej. I tak w taki sposób się bawią, udając dorosłych. No, strasznie przesympatyczne. Mamy tutaj też oczywiście dużo, też co jakiś czas się pojawiają odwołania do tego, co się dzieje w tym momencie akurat w naszym kraju. Aczkolwiek wszystko jakby jest właśnie z tej perspektywy tego młodego Adasia. Czyli teoretycznie bezpośrednio odbieramy to wszystko w taki sposób, jak on to jakby rozumie, w sensie takim, że nie o wszystkim ma pojęcia, więc nie ma szerszego kontekstu. Ale narracja w tym komiksie, zarówno właśnie pod względem scenariuszu i rysunków, pokazuje nam jakby to, co się dzieje w tle, to, co Adaś niekoniecznie rozumie, ale starszy czytelnik już zrozumie. I pod tym względem właśnie we mnie ten album strasznie mocno uderzył z jakiegoś powodu, bo wbrew pozorom komiks ogólnie jest bardzo wesoły i czyta się go płynnie i z wielkim zainteresowaniem, ale no, są tu pewne wątki trudne, wplecione. Takie, z którymi każdy się spotyka. I nigdy nie wiesz, czy ta tematyka cię doścignie, kiedy jesteś młody. Masz, tak jak tutaj młody bohater, kilka lat, 10 lat. Czy dopiero dużo, dużo później. Nie chcę za bardzo jakby zdradzać, bo ja sam byłem bardzo zaskoczony, w jakim kierunku ten komiks w pewnym momencie poszedł. Natomiast powiem tak, myślę, że młodszym na pewno się spodoba ten album. Jest prześlicznie narysowany przez Przemysława Surmę. I ogólnie napisany też w bardzo przystępny sposób. Dorośli, myślę, że też im się ten album spodoba. Mnie dotknął, szczerze mówiąc, naprawdę. Jest w pewnym momencie bardzo poruszający, jest bardzo, bardzo angażujący. No i przy okazji fajna lekcja historii z perspektywy takiego zwykłego Kowalskiego w naszym kraju. Zatem 88, 89 z wydawnictwa Widnokrąg.
Dzisiaj mamy Wigilię. Myślę, że to nie jest żadna tajemnica i informacja oficjalna, której nie trzeba nikomu przypominać. Niczym na Facebooku zawsze te przypominajki z cyklu mamy poniedziałek, mamy piątek, mamy weekend i tak dalej. Informacje, które niektórych denerwują. Za 3 dni będzie wydarzenie, na które zaprosił cię XYZ. Wigilia. Babcia zaprosiła na Wigilię, spróbuj nie przyjąć zaproszenia na Facebooku. No jestem ciekaw, ilu z was tak naprawdę znajdzie pod choinką jakieś komiksy. Ciekaw jestem, ilu z was znajdzie albo schowało pod choinkę. Wiesz, to jest zabawne, że o tym mówisz, bo ja sobie ostatnio tak pomyślałem i stwierdziłem, że to jest straszne, znaczy straszne, śmieszne trochę właściwie, bo przez ostatnie wiele, wiele lat ja chyba tylko jeden raz znalazłem komiks pod choinką. Wszyscy unikają tego tematu w moim kontekście. No każdy się boi ci sprezentować jakiś, żeby się nie powtórzył. Ale to nawet nie o to chodzi, bo i tak zawsze się, wiesz, ludzie zwykle się pytamy nawzajem, co to kto potrzebuje, a i tak dalej. Ale to jest tak jakby na zasadzie, o nie, ja do tego się nie dołożę. Nie będę wspierał twojego nałogu. Tak. Ale akurat teraz chciałbym powiedzieć o publikacji, którą można wesprzeć tego typu nałogi, jakim jest czytelnictwo. I chciałbym zaprezentować wam publikację z oficyny wydawniczej Multico. Dobra, tu mam zagwozdkę. Multico czy Multico? Czytamy po polsku Multico. I przepraszamy z góry, jeśli tutaj niepoprawnie zostało przeczytane. W każdym razie seria Tato, a po co? Tato, a Wojtek powiedział? Nie, to nie jest, nie ta lektura. Tym razem mamy do czynienia z publikacją, którą przygotował Wojciech Mikołuszko z ilustracjami Tomka Samojlika. Tomka Samojlika, którego kojarzymy z komiksów o zwierzątkach. No. Z czego my nie znamy Tomka Samojlika, tak na dobrą sprawę? Z kryminałów. Chociaż nie, pewnie coś tam, jakieś wątki kryminalne by się znalazły. Mniejsza z tym, tutaj Tomasz Samojlik znalazł się właśnie w tej publikacji, w tych publikacjach, ponieważ mamy Tato a po co oraz Tato a dlaczego. I te dwie książki się wspaniale uzupełniają. Jest to zbiór pytań i odpowiedzi, które często zadają nam najmłodsi. Mamy tutaj właśnie pana Wojciecha Mikołuszko, który rozmawia ze swoim potomstwem, z Idą i z Kacprem. No i właśnie ta dwójka szkrabów ma bardzo ciekawe pytania. I to są najróżniejsze, kurczę. Ja wam przedstawię część właśnie tych pytań, ponieważ jedna książka ma 50, czyli łącznie 100, to stracilibyśmy mnóstwo czasu, żeby to wszystko przeczytać, ale takie, jak tworzy się kurz? Po co bobry ścinają drzewa? Ja chcę tylko powiedzieć, że w tej jednej książce jest Batman. Znalazłeś Batmana? Ty wszędzie Batmana. Znajdziesz Batmana. To jest Batman, czy to jest kot? Nie spoiluj. Jak będziecie chcieli znaleźć Batmana, to w Tato, a po co? Pytanie, po co są sny? No tak, ale właśnie dlaczego fale radiowe to fale? Co by się stało, gdyby połamał się język? Po co są komary? Po co obrączkuje się ptaki? Co trzaska w ogniu? Gdzie osy zimują? Czy krab myśli? Czy ważki gryzą? Dlaczego po zimie jest lato, a potem znowu zimia? Skąd się biorą zmarszczki? Jak powstaje echo? Dlaczego ptaki lecą tak razem? Po co oku źrenica? Dlaczego klej? Co to są siniaki? A daj ten drugi egzemplarz, bo tam ja muszę powiedzieć, że właśnie tam są takie pytania, że ja sam nie poczytam tego. Ale tego zaraz przejdę, bo to właśnie jest cała magia tej publikacji. Ale na przykład skąd się bierze wiatr? Dlaczego pioruny są powyginane? Wojtku, dlaczego pioruny są powyginane? Nie wiem, to pewnie wina Flesza. No i w tych dwóch książkach mamy 100, jak wspomniałem, 100 pytań i one są z różnych dziedzin. Poruszają temat biologii, astronomii, fizyki, chemii, psychologii, jak najróżniejszych. I właśnie to są takie, można powiedzieć, typowe pytania, ponieważ młodzi ludzie, ciekawi świata, którzy obserwują, co się dzieje wokół nich, to oczywiście pojawiają się pewne pytania, pewne wątpliwości. Dlaczego coś działa? Dlaczego? Jakie są mechanizmy? Co się dzieje? A wiadomo, że nic się nie dzieje bez powodu. Co jest istotne?
że tutaj autor, jakim jest Wojciech Mikołuszko, bardzo dobrze przygotowuje odpowiedzi. Za każdym razem mamy właśnie taką scenkę, kiedy coś się dzieje w życiu właśnie rodzinnym i pojawia się pytanie. W tym momencie Wojciech tłumaczy, ale on tutaj na samym końcu zawsze mam informację, że on bardzo mocno się przygotowywał. Przerobił wiele książek, dopytywał wiele ludzi, autorytetów i to z całego świata. Nie tylko z Polski, ale właśnie również spoza Polski. Często jak prześledzimy właśnie listę tych nazwisk, to są osoby, które pracują na uniwersytetach. I to jest bardzo istotne, ponieważ jak już uczymy najmłodszych, to powinniśmy uczyć ich już takich prawdziwych rzeczy. Nie wiem, czy na pewno kojarzysz, nie wiem, czy państwo kojarzycie komiks Kelvin and Hobbes. A. Właśnie mały Kelvin, który ma ojca. Ojciec ma taką cechę, że często mu wkręca różne rzeczy. I na przykład nie znalazłem tutaj pytania ani odpowiedzi na to pytanie, dlaczego niebo jest niebieskie. Ojciec Kelvin odpowiedział mu, odpowiedział coś w rodzaju, bo głupio by wyglądało różowe w zielone kropki. Albo skąd się biorą dzieci? Idzie się do Carrefoura, zamawia zestaw i składa według instrukcji. Czy coś w ten deseń. I tutaj mamy akurat fachowe odpowiedzi. Oczywiście one nie są takie jak w książce, jakimś podręczniku na studiach. One są opowiedziane w taki przystępny sposób, ale pojawiają się faktyczne, na przykład, nie wiem, chemiczne nazwy, biologiczne nazwy, fachowa terminologia. I one są też rozwinięte. To nie są, wiecie, informacje, które znajdziecie po wpisaniu pytania na Wikipedii, tylko naprawdę to są bardzo dobrze przygotowane. I pod względem merytorycznym tutaj myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale autentycznie każdy. I najmłodsi, i dorośli, to co Wojtek powiedziałeś przed chwilą. Rzeczywiście, nawet jest sekcja skąd to wszystko wiadomo, gdzie są wypisane źródła. Źródła, na nazwiska, też, z którymi korespondował, zgadza się. I jeszcze jest taka, ja trafiłem znów na fajną sekcję, czy gry komputerowe są niezdrowe. I nareszcie mogę zobaczyć, jak Tomek Samojlik narysował Mario, Sonika, Linka z Zeldy, klocki z Tetrisa, Pac-Mana. O panie. No właśnie. Jak tutaj mają się ilustracje Tomka? Otóż z lewej strony najczęściej mamy, z lewej strony mamy stronę z tekstem, gdzie właśnie jest sytuacja, jakaś scenka rodzinna, pojawia się pytanie, pojawia się odpowiedź, a z prawej strony mamy ilustracje, które w obrazowy sposób wyjaśniają. To jest taki skrót, że jeśli na przykład ktoś czegoś nie zrozumiał, albo nie potrafi sobie wyobrazić, ponieważ na przykład nie wiem, jest o bakteriach, czy bakterie mają oczy i tak dalej, kiedy potrzebny jest faktycznie jakiś schemat, żeby przedstawić roślinę, jak wygląda roślina, jak wygląda ząb, ponieważ jest wyjaśnione, dlaczego pojawia się próchnica, to w tym momencie pomocą służą ilustracje Tomka, które właśnie świetnie obrazują. Więc nawet najmłodsi zrozumieją, bardzo dobrze zrozumieją nawet te skomplikowane procesy. Czasem zdarzają się też komiksy. Tutaj właśnie, Wojtek, otworzyłeś na stronie. Po co obrączkuje się ptaki? Zgadza się. Więc w tym momencie zachowana jest również tematyka. Jest o komiksach w audycji Prosto z Kadru. Tak jest. I ogółem, komu bym polecał? Dzieciakom z podstawówki. Myślę, że to jest bardzo, bardzo świetny pomysł na prezent, ponieważ to jest tak, można na dwa sposoby jakby przerobić materiał z tych książek z najmłodszym, albo czytając na dobranoc i pokazując w tym momencie też, śledząc obrazki wspólnie, jako taka lektura właśnie na dobranoc, na zakończenie dnia, albo jeśli na przykład jest jakiś, że tak powiem, głodny wiedzy młody człowiek, no to w tym momencie on sam będzie przerabiał i to jest o tyle istotne, co powiedziałem, że tutaj są prawdziwe informacje, zweryfikowane, nie są takie skrótowe i to będzie owocować tym, że dzieciak będzie miał już w jednym palcu tak naprawdę materiał, który przerabia się w liceum. O, jak działa szczepionka? Zgadza się. I to są właśnie odpowiedzi na pytania, które jestem przekonany, że większość dorosłych nie będzie wiedziała. Czy krab myśli? A jak myślisz? Nie wiem, muszę przeczytać. Ale tutaj gdzieś pojawiło się, muszę to wspomnieć, bo kurczę, nie byłbym sobą. Coś o bąkach? Tak jest. Nie. Jest wyjaśnione, w jaki sposób pojawiają się bąki. O, jest katuszka. Bo ja przypomnę, Filip Bąk, bardzo mi miło. Tak. Zawsze, śmieszne nazwisko, zawsze jak pojawia się ten temat, to ja w tym momencie... I to jest ten ptak.
Tak. Oj, jest ptak. Bąk to jest ptak. Zespoilowałem. Bąk to jest ptak, bąk bydlęcy to jest owad. A ostatnio dowiedziałem się, że bąki to też były w hazardzie w Chinach, takie połączenie kostki do gry i bączka. Że kręciłeś i on musiał upaść na którąś stronę i wtedy pokazywało, znaczy, ile oczek. No bo są to takie bączki, takie, co się je pompowało, tak, żeby się kręciły. Tak, i te bączki były połączone z kostkami do gry, bo zawsze musiał na którąś stronę upaść i w ten sposób były losowane, no, jakieś tam ilość oczek. Kolejne znaczenie, które dopisałem do wielkiej listy znaczeń. Wielka kolekcja Filipa Bąka, kupowałbym. No w każdym razie mi się wydaje, że to, co powiedzieliśmy, już będzie świetną rekomendacją, że Tato, a dlaczego oraz Tato, a po co, to są naprawdę lektura i dla młodych rodziców, i dla młodych dzieciaków, także dla każdego coś miłego z wydawnictwa Multica. Ostatnią publikacją, jaką wam przedstawimy dzisiaj w ten tematyczny odcinek naszej audycji, jest Podróż Franceski Sanny z wydawnictwa Kultura Gniewu, z takiego imprintu Krótkie Gadki, czyli publikacji dla młodszych. Zresztą chyba Krótkie Gadki zaczęły się od Tomasza Samojlika, jeśli dobrze pamiętam, który już był w poprzednim wejściu omawiany. Mhm. Jeśli się mylę, przepraszam, ale tak mi się kojarzy, że to chyba mniej więcej tak wyglądało. Trochę tych publikacji w Krótkich Gadkach jest. Zresztą to jest bardzo fajne zjawisko, warto o tym, myślę, że wspomnieć. W pewnym momencie nagle komiks dla dzieci się zaczął tak szybko rozrastać, tak totalnie, że każde wydawnictwo chciało mieć swój imprint albo coś, jakąś taką podkategorię, że stricte właśnie dla dzieci. Krótkie Gadki w Kulturze Gniewu, w Centrali to była Centralka. Egmont wydaje komiksy z konkursu Janusza Christy, już kilka z nich zresztą omawialiśmy na audycji swego czasu. Wow, niesamowicie. Ja się bardzo cieszę, szczególnie, że większość tych komiksów, które ja czytam, właśnie one są fantastyczne. I jako starszy odbiorca czuję się przy nich równie dobrze jak przy innych albumach. A na pewno wolę to niż jakieś takie głupie ramotki superbohaterskie, które czasem u nas wychodzą. Ale zeszliśmy trochę z tematu. Podróż. Trochę jakby napomknąłem, że czasem pojawia się trudna tematyka w komiksach dla młodszych. No, jakby to, czy zasadnym jest wprowadzać do pewnych tematów dzieci, to oczywiście zawsze jest wszystko zależne od rodziców. Bo czasem po prostu dzieci nie rozumieją pewnych rzeczy i długo nie będą rozumieć. Ja nie wiem, ja pamiętam, że ja za dzieciaka nie czytałem jakichś tam właśnie tego typu publikacji, które by mówiły o jakichś tam poważniejszych sprawach w sposób dosłowny lub taki bardziej metaforyczny. Ale właśnie Podróż jest taką książką, picture bookiem, w sumie nie wiem, ciężko mi użyć dobrego słowa, to jest taka cienka granica, taki delikatny grunt, żeby użyć poprawnej nazwy, bo mamy taką to jest taka książka dosyć duża, wydrukowana na takim grubym, fajnym papierze, fajnym zatyku swoją drogą, która opowiada o pewnej rodzinie. Nie jest powiedziane, skąd pochodzi. Na wstępie dostajemy informację, że żyli sobie szczęśliwie w swoim kraju. I tutaj pozwolę sobie zacytować. Gdzie tu jest, tak? Że tutaj mamy tą rodzinę na plaży i mamy odnośnie tej plaży. Ale już tam nie chodzimy, bo w zeszłym roku nasze życie zmieniło się na zawsze. Wybuchła wojna. Codziennie wokół nas działy się złe rzeczy i szybko wszędzie zapanował chaos. I tak jak mówiłem o tym sposobie dosłownym albo metaforycznym, tutaj wojna jest przedstawiona w taki sposób, że nagle taki ogrom czerni zaczyna nachodzić na planszę, przed którą bohaterowie uciekają. Taki cień, tak. Coś, czego się nie da właśnie za bardzo opisać z perspektywy dziecka. I właśnie cała ta książka jest pokazana, znów obserwujemy to bardziej z perspektywy tych najmłodszych, których mamy rodzinę, matkę, ojca z dwójką dzieci, którzy postanawiają uciec z kraju ogarniętego wojną
w kierunku rejonu bardziej przyjaznego, bo tak zasłyszeli, że jak się wybiorą w miejsce X, tam jest spokojnie i znajdą spokojne życie. I to jest o tyle ciekawe, że gdybyśmy oglądali, gdyby to była zwykła książka, inaczej zwykła, książka, komiks przeznaczony do takiego starszego odbiorcy albo takiego uniwersalnego, no to wszystko jakby pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to by był taki sposób w cudzysłowie realistyczny. No a tutaj widzimy z perspektywy dziecka, gdzie wszystko jest właśnie tak ubarwione, gdzie sposób naprawdę zrozumiały, biorąc pod uwagę, co jest używane, żeby pewne rzeczy podkreślić, dobrze opiszę sytuację takiemu właśnie młodszemu czytelnikowi, o co może chodzić. On, myślę, że chyba nadal nie do końca zrozumie, o co tak naprawdę może głęboko w tym chodzić, ale widzi po tych właśnie wszystkich metaforach w obrazie mniej więcej, że coś tutaj nie gra, że kiedy właśnie przychodzi ta wojna, no to co? Przychodzi coś wielkiego, czarnego, bohaterowie są nieszczęśliwi. Kiedy jest mowa tutaj o tej szczęśliwej krainie, no to widzimy takie właśnie wielkie, kolorowe obrazy, takie fantastyczne jakby stworzenia, które są określane jako zwierzęta, które nie występują w tym kraju, w którym bohaterowie występują. To jest przede wszystkim publikacja oparta właśnie na ilustracjach. Tekstu jest tu niewiele. On jest prosty, zwykle występuje 2-3 zdania max. Czasem jest to dosłownie kilka słów. Obraz tu właściwie mówi wszystko. Wszelkie zdarzenia, które tutaj wypadają całej tej rodzinie po drodze, są właśnie nie pokazywane w sposób taki bezpośredni, tylko właśnie jakby z perspektywy dziecka, który ma taką bardzo bujną wyobraźnię, gdzie lepiej jakby zrozumie to, co się mu pokażę w taki sposób. I to nie wiem, czy teraz przypadkiem nie zabrzmiałem w taki sposób, że głupie dziecko nie zrozumie. Nie, to nie chodzi o to, że to jest w jakiś sposób uniżający, w jakiś sposób inteligencję. Nie, to jest właśnie takie bardziej rozbudzenie wyobraźni, żeby bardziej podkreślić to temu młodszemu czytelnikowi. Ja uważam, że te metafory, które tutaj są używane, są bardzo trafne i moim zdaniem trafią do młodszego czytelnika, więc jeśli jesteście rodzicami, którzy chcą przedstawić dziecku jakby problematykę, która istnieje już od bardzo długiego czasu odnośnie właśnie uciekania z kraju, które nie jest przychylne, że tak powiem, swoim mieszkańcom, i chcecie ich wprowadzić w taki spokojny, delikatny sposób, to myślę, że Podróż będzie bardzo dobrą publikacją. I jest to z wydawnictwa Kultury Gniewu, imprintu Krótkie Gadki. Kończymy naszą wigilijną przygodę z komiksami dla dzieci. Tak jest. Czas na małe podsumowanie. Jakie też książki i komiksy były omówione w tej bożonarodzeniowej audycji prosto z kadru? Było to Hej Jędrek, Masz Cykora z wydawnictwa Nasza Księgarnia. 88-89 z wydawnictwa Widnokrąg. Tato, a po co oraz Tato, a dlaczego z wydawnictwa Multico. Oraz Podróż z wydawnictwa Kultury Gniewu, imprintu Krótkie Gadki. No, nie pozostało nam nic innego, jak życzyć wam wszystkich radosnych, spokojnych świąt. Niezależnie jak je świętujecie i z kim je świętujecie. No, mamy nadzieję, że... No tak wyszło, tak wyszło, że Wigilia jest w sobotę, święto przypada w niedzielę, więc jakby mało nam urwie z tych dni roboczych niestety w tym roku. Ale mam nadzieję, że wypoczniecie i tak nabierzecie sił tak przed lekturą na komiksy, które was czekają pod choinką. Mam nadzieję, że dostaniecie mnóstwo komiksów pod choinkę, że będziecie mieć zupełnie inaczej jak ja pod tym względem. żartuję, ale mam nadzieję, że spędzicie spokojnie te święta. Żegna się z wami Wojciech Nelec oraz Filip Bąk. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Hej. Bing, boom, bam, bada, boom, 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 bing, boom, bam
Bada boom, bada boom, bada boom, bada boom, bada boom, bada boom.